Cześć wszystkim, tu Alien, a to jest mój pierwszy odcinek unboxingu myszki, jak widać, myszki z firmy Hama, Hama Urage, to jest właśnie seria Urage myszki, gdzie jeszcze jest wersja mobile. Ale to jest trochę mniejsza myszka, tak, trochę mniejsza, ale podobna ma preferencje i ustawienia. To jest właśnie trochę taka wersja normalna. Właśnie dlaczego chcę zrobić taki pierwszy unboxing? Bo korciło mnie właśnie zrobić właśnie ten unboxing, bo pierwszy unboxing i tak dalej, i tak dalej. Jak na pierwszy rzut oka widzimy, to właśnie mam właśnie dotyk taki jak u książek, wersja, kurczę, sorry, wielkie rodzice krzyczą, właśnie jak wspomniałem, u książek taki dotyk właśnie, taka pokrywa gumowa właśnie wraz z właśnie widać, że tak w dotyku takie wypukłe właśnie takie właśnie nadruk i wewnątrz właśnie napis. To jest jak na razie pudełko, gdzie jest kompatybilne z Windowsem 10, już wkrótce, tak naprawdę już jest Windows 10 i kompatybilne z Windows 8, a ja mam Windows 7, lubię Windows 7 i tyle. Tutaj właśnie mamy to samo, Gaming Mouse Urage, i mamy statystyki, oczywiście języki, język Wielkiej Brytanii, niemiecki, francuski, oczywiście szukam polskiego, o, jest polski, mysz do gier, mysz gier do, przepraszam, że ręka mi się częsie, mysz do gier, do precyzyjnej gry i dokładności wielkiej. Oczywiście zaraz będę to ogarniał. Dobra, mamy napisane, ile DPI ma, ogólne DPI ma, tak, co najmniej 2400 klatek. Pomimo, że to jest jak na taką myszkę za taką cenę, że ta myszka kosztuje co najmniej 80 zł, bardzo fajna i zacina się, nie leci w lewo, prawo, góra, dół z prędkością pantery, fajna, precyzyjna. Właśnie widać, że ma, że widać ten sensor optyczny 500 Hz, bardzo dobra, jak na mnie ogółem. Mamy 4 funkcje podświetlania z ustawieniem DPI, mamy normalne 600, 1200, 1800 i 2400 klatek. Programy to jest z 6 z 6 prawdopodobnie przyciskami, z rolką oczywiście, tak, rolka jest. Oczywiście teraz wielki moment na rozpakowanie. Teraz jestem ciekaw, czy mi się uda to rozpakować jedną ręką. Tak, uda mi się, uda. He, kurde, niż kurde pierwszego, prawie drugiego planu. Tutaj będę musiał sobie, o, takie plastikowe dodatek, żeby mieć podwieszenie. O,
co w środku mamy? Czyste pudełko. Kabum. I tak właśnie prezentuje się myszka z firmy Urage. To możemy odstawić. A to tak samo. Dobra. Wszystko jest tam na drugim planie. Dobra. Jak widać, myszka prezentuje się fajnie. Jak na razie mamy plastikową ochronę. Kółeczko właśnie. Jak widać, kółeczko tu kółeczko jest. Jak ktoś widzi kółeczko, to łapka w górę. Mamy dodatek, kartkę z stroną, żeby coś znaleźć. Tuning für Deinen. Kurde, po niemiecku to jest fuck. Jak widać, teraz stawiam na swoje oczy. To jest jakaś strona, żeby sobie ściągnąć program do ulepszania, chyba do ulepszania sobie myszki. O, jest właśnie po angielsku, fajnie, ale i tak mi to nie obchodzi, bo mam bardziej jeden program. Druga to jest kartka biała z polską instrukcją. Kurczę, wow, naprawdę, polska instrukcja, gdzie to jest bardziej myszka moja druga z tej firmy. Tak naprawdę mogę wam powiedzieć, że to jest moja druga, przepraszam, moja druga myszka z tej firmy, bo reklamacja była. Coś miałem niestety z jednym przyciskiem, ale czytałem preferencje, czytałem opowieści graczy, ludzi i mogę powiedzieć jedno, że naprawdę bardzo dobra myszka, jak za taką cenę, 80 zł. Sobie wpiszcie, na pewno podam jeszcze raz nazwę Ham Urage. Jakby co, sobie będziecie mogli kupić. Jak komuś się spodoba ten filmik, naprawdę. Mamy następną instrukcję. Instrukcję z ogółem w formie książeczki. Z mapką. Ale co tam do mapki? Szukam odpowiedzi. Nie ma. Do kosza. To tak samo do kosza. I mój największy dodatek to są po tym samym nadruku, jeszcze bardziej od tyłu. Na pewno wiecie, co to jest. Na pewno. Jak ktoś widzi, nie ma chyba. To mogę wam powiedzieć jedno, że to są naklejki. Naklejki z myszki można przykleić do zeszytu, do pudełka, do biurka. Fajny ogółem naklejki, fajny format. Prawie jak na, no prawie wizytówka, to jest bardziej tak 5 na 10 cm, 5 na 10 albo i mniej, czyli 5 gdzieś na 3 na 10 lub 15, taki format. Jak widać chyba na nadruk i na papier do klejenia offset. Oczywiście kiedyś mogę wam powiedzieć, skąd ja to wszystko wiem. Jakby ktoś chciał, to nie napiszę, skąd ja to wiem. Zrobię Q&A, tak. A teraz mój punkt kulminacyjny. Myszka. Oczywiście myszka jak myszka. Myszka jak myszka. To wszystko trzeba wyciągnąć, ale mi się bardziej nie będzie mi się chciało tak naprawdę. O, dobra. I na spokojnie. Albo więc
zaraz zrobię myk, że tego zaraz nie będzie. Kabum! Jak widać. Dobra, jak już tu już jestem, tak, jak widać, rozpakowanie tego mogło być trochę łatwe dla dwóch rąk, ale trudniej dla jednej ręki, czyli to mogę na spokojnie z duszą odłożyć i moim największym punktem kulminacyjnym będzie ta myszka. Myszka z firmy Urage, z firmy Hama. Wygląda na pewno, pisano, że to jest kolor niebieski, ale to jest dodatek niebieskiego tutaj boku, to jest bardziej taki granatowy, ale jak się podłączy, to będzie niebieski. Niebieski, wspaniały niebieski kolor, taki bardziej żywy. Jak widać, mam po boku normalne przyciski. Przyciski na kciuk, na przykładzie jak sobie zrobię w Call of Duty Black Ops 1 lub 2, atak z noża. Wow! Widać przycisk do DPI, czyli do zmiany klatek. Są 4 tryby. Oczywiście rolka i przyciski. Sama forma pasuje, bardziej fajna, wygodna, że po boku, w bokach bardziej jest jakby pokryta taką gumową powłoką jak u książek i na tym pudełku do tego, jak widać, taka gumowa tu bardziej taka gumowa powłoka, tu tak samo taka gumowa powłoka jest, a reszta tu już jest oblaskowe, takie bardziej blaskowa powłoka wraz z logiem Urage. Naprawdę fajnie się kompozynuje, będzie się kompozynowało z biurkiem i z klawiaturą. Co do kabla, właśnie kabel, tutaj bardzo jestem uchylony na metr kabla, to jest metr 8 kabel pokryty materiałem, żeby nie dało się na przykładzie, nie wiem, jak chodzi o to, że trze się kabel, że nie będzie się tak, nie wiem, wyginał, nie będzie się tarł, nie będzie szybko się psuł, czyli taka perfekcyjna powłoka z materiału, jak u innych, na przykład u lin, albo u nie wiem, sznurówek do butów, albo do bluz, czyli coś takiego, ale bardziej dobrze. Co do tego, że my mamy jeszcze kabel USB, gdzie lubię bardziej USB niż PS2, Service Pack 2. Właśnie są takie przejściówki, ale bardziej wolę USB, bo więcej mam jakby możliwości. Standardowy kabel USB 2.0. Bardzo duży kabel, pokryty tak samo jak myszka, pudełko, książka. Książka, pudełko, myszka, właśnie takim materiałem, ale bardziej taki już jest plastik, ale w dotyku, właśnie w dotyku, to jest ta myszka. Czyli co? Mamy kabel USB, też fajną myszkę za naprawdę 80 za 80 zł. Taką myszkę można kupić. Nie wiem, czy gdzieś można kupić serię, wersję mobile. To jest trochę mniejsza, gdzieś tak dotąd, jak pokazuję, to gdzieś tak dotąd. Trochę wersja miniaturka, ale naprawdę bardzo, bardzo
fajna. Co do tego, teraz będzie trzeba podłączyć tego potwora, to małego potwora, a to na spokojnie zapakować. Ale naklejki to ja sobie przykleję znowu do zeszytu. No to więc czas na część kulminacyjną, czyli podłączenie tej myszki. To już na razie to będzie takie małe ZW do następnego screenshota. Cześć. Przepraszam, nie cześć. Zaraz wracam. No. Po podłączeniu myszki. Tak, myszki. Właśnie tak się kompozynuje. Kompozynuje się w wyśmienicie z tą klawiaturą. Bardzo fajnie. Ale największym atutem jest ta myszka. Już po zainstalowaniu same sterowniki się już zainstalowały. Tak już. Poczekajcie, już sprawdzę. Tak, już się zainstalowały automatycznie te sterowniki. Gdzie bardzo dobrze to fajnie już ogółem. Myszka do stacjonarnego, nawet jak i do laptopów, bardzo dobrze się kompozynują. Jak już widać, jak mówiłem, kolor niebieski, podświetlony. Dookoła jeszcze jest takie jakby następne tryby. Taki nie wiem, fioletowy jest, taki purpurowy. Nawet tutaj już jest taki bardzo mocny. Nie wiem czy jest taki mocny, ale naprawdę ta myszka bardzo mi się podoba. Jak nawet nacisnę, to mam czerwony tryb. Inaczej jest odbierane poprzez tą poprzez ten aparat. Ale jak jeszcze jest ten, to teraz pokazuje mi tryb fioletowy. Ja nie wiem jak tutaj. Widać, że jest taki nie wiadomo jaki. I właśnie tutaj mogę powiedzieć, że to jest tryb 600, 1200. Bardzo lubię ten tryb, bo płynnie chodzi myszka. Tryb 1600 i 2400, czyli ten tryb fioletowy. Tak, tryb fioletowy. I tak to się ogólnie kompozynuje naprawdę z tym dziurkiem i z tą klawiaturą i z całą resztą. Nawet mogę sobie trochę pociągnąć sobie kabelek. Trochę inny, kurczę. Trochę ten inny kabelek poprzez Wi-Fi. No. I tak to ogólnie było na temat myszki. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie tego unboxingu. Jak ktoś ma jakieś pytania, to naprawdę niech napisze. A jak komuś się podobał, łapka w górę. Tak, kosmiczna łapka w górę. Właśnie jeszcze taka a propos informacja. Zamiast 15 pod ostatnim filmem Diablo, gdzie walczyłem niby z Maltaelem, 5 łapek w górę, albo po tym filmikiem będę ogarniał multiplayerowy co tam jest? Pokój. Dobra, po tym filmikiem 5 łapek w górę multiplayerowy challenge, gdzie podam 3 tytuły gier,
ale to będzie już na samym końcu filmów wraz ze zdjęciami, jakie to będą gry. Jeszcze raz, ta myszka bardzo już będzie się cięższyła zaraz użytkowaniem. No to więc, do zobaczenia, jeszcze raz dzięki, trzymajcie się, cześć, pokój.